moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj pogadamy sobie o tym, czym będzie żyła książkowa zagranica w tym roku. Przygotowałam dla was zestawienie zapowiedzi wydawniczych na ten rok, a właściwie na większość roku, ponieważ najdalsza premiera to premiera wrześniowa. Oczywiście nie wszystkie tytuły zostały już zapowiedziane, na pewno w ciągu roku będzie się ich jeszcze mnóstwo pojawiać, ale na ten moment już wybrałam prawie 50 książek, które zwróciły moją uwagę, więc dzisiaj wam o nich opowiem. Postaram się mega w skrócie, korzystając też z notatek, bo wszystkiego nie spamiętam, żebyście dowiedzieli się, co najciekawszego wychodzi w tym roku, na co warto zwrócić uwagę. Pierwsza książka ukazuje się 7 stycznia, to książka One of Us is Next, czyli kontynuacja One of Us is Lying, która w Polsce ukazała się jako Jedno z nas kłamie. Po wydarzeniach z pierwszego tomu powstaje wiele podobnych aplikacji stron internetowych, jak ta, która pojawiła się właśnie w tym pierwszym tomie, w tym gra o nazwie Prawda czy Wyzwanie. Gra polegająca na tym, że nie można nie wziąć w niej udziału, ponieważ jeśli odmówimy tego udziału, to zostanie ujawniona jakaś prawda na nasz temat. No i bohaterowie po kolei stają się celami tej gry, a wyzwania, które dostają, stają się coraz bardziej niebezpieczne. Również 7 stycznia ukaże się Woven in Moonlight, czyli książka inspirowana kulturą, polityką, historią Boliwii. Mam wrażenie, że tam w tamten rejon książkowo jeszcze nie sięgaliśmy, zwłaszcza nie książką dla młodzieży z drobnym elementem fantastycznym, więc mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobra lektura. Kolejna książka z 7 stycznia to We Used to Be Friends. Zainteresowała mnie dlatego, że ma być opowiedziana w dualnej linii czasowej. Część rozdziałów ma dotyczyć wydarzeń z teraźniejszości i iść w przód, część natomiast ma się cofać. Poznajemy historię dwóch dziewczyn, które są przyjaciółkami wręcz od zarania dziejów, ale teraz dorastają i dojrzewają do decyzji, że chyba trzeba byłoby się rozstać. Również 7 stycznia poznamy Jane Anonymous, czyli historię Jane, dziewczyny pochodzącej z małego miasteczka, w którym nic absolutnie się nie dzieje. Do momentu, aż dziewczyna nie zostaje porwana. Przez jakiś czas jest przetrzymywana przez jakiegoś potwora w dziwnym miejscu. Kiedy wraca do tego miasteczka, spisuje swoje doświadczenia, ale okazuje się, że to, co ona pamięta i to, co ona spisała, nijak nie zgrywa się z tym, co mówią inni i z tym, jaka teoretycznie jest prawda. Więc oczywiście rozpoczyna się poszukiwanie tego i odkrywanie tego, jak właściwie było naprawdę. Kolejna książka, która mnie zainteresowała, czyli Dark and Deepest Red, ukaże się 14 stycznia. To książka, która swoją fabułą sięga do początku XVI wieku i do plagi, która ogarnęła Strasburg. Plaga polega na tym, że kobiety, słysząc muzykę, nie mogą przestać tańczyć. Doprowadza to do ich śmierci, pojawiają się plotki o związku tego z czarownicami, z jakimiś zabiegami magicznymi. No i oczywiście te osoby, które są podejrzewane o magię, stają się w pewnym sensie zagrożeniem dla całej tej społeczności, stają się wykluczone z niej, grozi im niebezpieczeństwo. 500 lat później dziewczyna dostaje takie czerwone buciki, również podlega w pewnym sensie tej pladze, zaczyna tańczyć, nie może przestać, a jedyną osobą, która może jej pomóc, jest chłopak, którego przodkowie te 500 lat wcześniej byli skazani za czary. 21 stycznia ukaże się książka What I Carry, historia o dziewczynie, która jest cały czas w procesie adopcyjnym. Non-stop zmienia domy, więc jest przyzwyczajona do tego, żeby nie mieć nic ze sobą. Ma mieć ze sobą skarpetki, szczoteczkę do zębów, ale żadnego bagażu emocjonalnego, żadnych rzeczy takich nadprogramowych, żadnych rzeczy, do których jest szczególnie przywiązana. Do tej pory szło jej gładko, ale wszystko się zmienia w sytuacji, kiedy poznaje przyjaciół, poznaje chłopaka i nagle zaczyna jej na czymś zależeć. 21 stycznia ma ukazać się Tweet Cute, czyli lekka historia o miłości w internecie. Pepper, szkolna perfekcjonistka, szkolna kapitan drużyny pływackiej i Jack, czyli szkolny clown, mają ze sobą coś wspólnego. Ich rodziny prowadzą restauracje, a oni prowadzą media społecznościowe dla tych restauracji właśnie. I kiedy jedna restauracja kradnie drugiej rodzinny przepis, nastolatkowie rzucają się w wir takiej internetowej wojny na tweety, na Twitterze oczywiście. Tam w internecie walczą ze sobą, a w prawdziwym życiu się w sobie zakochują. 4 lutego ukaże się książka The Gravity of Us. Głównym bohaterem jest 17-letni bloger, bardzo poczytny, Cal, którego tata zostaje zaangażowany przez NASA do misji na Marsa. Rodzina musi się przeprowadzić z Brooklynu do Houston. Tam bohater poznaje chłopaka, tajemniczego, podobnie Astro Kid, czyli Astro Dzieciaka. Jego rodzina również jest związana w jakiś sposób z tymi misjami na Marsa. Poznają się, zaczynają się w sobie zakochiwać, ale Cal odkrywa też pewną tajemnicę związaną z tym właśnie projektem, z tą misją na Marsa. No i będzie musiał znaleźć sposób, jak ujawnić tą prawdę w taki sposób, żeby nie skrzywdzić żadnej z osób, którą kocha. 4 lutego ukaże się również książka Full is Fair, która jest opowiadana z perspektywy szkolnej gwiazdki. Zazwyczaj dostajemy książki z perspektywy ofiary, w tym momencie mamy historię z perspektywy właśnie tej szkolnej gwiazdki, która staje się ofiarą złotych chłopców, takich idealnych, wiecie, gwiazd. No i dziewczyna będzie próbowała wraz ze swoimi przyjaciółkami udowodnić im, że źle
wybrali sobie ofiarę i zemścić się właśnie na tych złotych chłopcach. 4 lutego dostaniemy kolejną książkę Becky Albertalli, tym razem napisaną w duecie z Aishą Saad. Książka nazywa się Yes, No, Maybe, So. Mamy do czynienia z chłopakiem, który jest zaangażowany w kampanię lokalnego kandydata na senatora, ale jest częścią tej kampanii na zapleczu. Nie chce absolutnie być z przodu, absolutnie nie marzy mu się chodzenie od domu do domu i proszenie o głosy. Później poznaje dziewczynę, którą rodzice wkręcają właśnie w tą kampanię, w udział w tej kampanii. Młodzi zaczynają ze sobą współpracować, słupki poparcia rosną i podobnie rośnie również temperatura uczuć pomiędzy nimi. 6 lutego ma ukazać się trzecia część komiksu Heartstopper Alice Osman. Tym razem bohaterowie wyjeżdżają na romantyczny wypad do Paryża. Natomiast 18 lutego będziemy mieli książkę Of Curses and Kisses z serii Santa Rosetta z Academy. To jest współczesny retelling Pięknej i Bestii, który jest osadzony w elitarnej szkole z internatem. Marzec rozpoczynamy pierwszym tomem nowej serii Cassandry Clare, serii osadzonej w edwardiańskiej Anglii. Chain of Gold ukaże się 3 marca. Ma dotyczyć losów Jamesa i Lucy Herondale. Tego dnia rozpoczyna się również kolejna seria Sarah J. Maas, Crescent City. Książka nazywa się House of Earth and Blood i ma dotyczyć pół człowieka, pół fej, jakiejś dziewczyny, która ma szukać zemsty. 3 marca ma ukazać się również książka When We Were Magic, czyli historia o 4 przyjaciółkach, które łączy magia. Jedno niefortunnie rzucone zaklęcie doprowadza do śmierci pewnego chłopaka, a kolejne jakieś próby podejmowane uratowania tej sytuacji sprawiają, że staje się jeszcze gorsza i staje się to jedną wielką komedią pomyłek. 3 marca również nowa książka Casey West o tytule Hearts, Heroes and Hit Hole. Książka o dziewczynie imieniem Hadley, która ma dokładnie określony swój cel życiowy, bardzo skupia się na swojej karierze pływackiej, ale coś zaczyna ją rozpraszać. Na jednym z treningów pojawia się chłopak przebrany, czy też postać właściwie, przebrana za Hit Hole, czyli nowego superbohatera. No i dziewczyna będzie próbowała ustalić tożsamość właśnie tej osoby, prawdziwą tożsamość, a jednocześnie próbując ją odkryć, będzie odkrywała prawdę o sobie. 3 marca ma ukazać się również książka Only Mostly Devastated, która reklamowana jest jako połączenie Simona versus innych homo sapiens, Clueless i Grease. Tutaj mamy dwóch chłopaków, Oliego i Willa. Kiedy Oli poznaje Willa, wydaje mu się, że po prostu teraz będą żyli długo i szczęśliwie. Ich wakacyjny związek jak najbardziej szczęśliwie się rozwija. Natomiast po wakacjach sytuacja zupełnie się zmienia. Oli zmienia szkołę, właśnie na tą szkołę, do której chodzi Will i poznaje tam zupełnie nowe wcielenie tego swojego chłopaka, czy też swojego bliskiego znajomego z wakacji. Okazuje się, że Will nie jest wyautowany, nie za bardzo chce mieć cokolwiek wspólnego z Olim i ta ich relacja zaczyna się zupełnie zmieniać. Oli nie chce uwierzyć mu po raz kolejny, nie chce dać mu kolejnej szansy, ale Will pojawia się dziwnym przypadkiem we wszystkich tych miejscach, w których pojawia się Oli. 3 marca ukaże się również powieść If This Wings Could Fly. To historia o miasteczku, w którym znikąd nagle pojawiają się tysiące kruków, ale główna bohaterka właściwie bardziej jest zajęta tym, co dzieje się w jej domu, ponieważ musi się zająć ojcem, który wpada w szał, niszczy rzeczy i generalnie stosuje przemoc domową. To ma być właśnie bardzo trudna historia o przemocy domowej, o przyjaźni i o ogromnej sile. Książkę All Your Twisted Secrets, która ukaże się 17 marca, otwiera pytanie, co mają wspólnego szkolna gwiazda, sportowiec, prymus, ćpun, samotnik i muzyk? Mają wspólnego to, że zostają zaproszeni na proszony obiad, który okazuje się być na pułapką. Zostają zamknięci w pomieszczeniu, w którym znajduje się bomba, strzykawka z trucizną oraz notatka, że mają godzinę na to, żeby zdecydować, kto umrze. Jeśli nie podejmą tej decyzji, kogo zabiją, umrą wszyscy. 17 marca ukaże się książka Frozen Beauty, która nie tylko zachwyca okładką, ale również może zachwycić treścią. To historia 3 idealnych sióstr, przy czym nikt nie wie, co stało się z jedną z nich. Są jakieś ślady, są jakieś tropy, wszystko wskazuje na to, że dziewczyna została zamordowana przez swojego sąsiada. Jej siostra nie jest w stanie w to uwierzyć. Mimo tego, że jest owładnięta żałobą, nie jest absolutnie w stanie uwierzyć w to, że chłopak, którego wszystkie uwielbiały, ich sąsiad, byłby w stanie zabić jej siostrę. Dziewczyna będzie próbowała znaleźć odpowiedzi, ale może okazać się, że to, czego szuka, jest bardzo proste i bardzo bolesne. Na 24 marca zaplanowana jest książka Thorn o księżniczce, która jest przyrzeczona księciu i ma wyjechać do jego kraju, jedzie tam z nadzieją na rozpoczęcie lepszego życia. Kiedy jednak tajemniczy mag odbiera jej tożsamość, odbiera jej rolę księżniczki, dziewczyna decyduje się zostać gęsiarką. Szybko jednak poznaje ten kraj, do którego miała pojechać od podszewki, od tej właśnie drugiej strony. Okazuje się, że książę wcale nie jest taki zły, a ona będzie musiała zdecydować, czy chce zostać gęsiarką na zawsze, czy też chce podjąć się ważniejszej roli.
31 marca ukaże się książka We Are Totally Normal. Książka o chłopaku, który ma zaplanowany ostatni rok w szkole, czy przedostatni rok w szkole idealnie. Wydaje mu się, że złamał kod, że zna już ten klucz do idealnego szkolnego roku, do idealnego wpasowania się w szkolną hierarchię. Wszystko jednak legnie po prostu w gruzach w momencie, kiedy po jednej z imprez wyląduje w łóżku ze swoim przyjacielem. On nie jest się w stanie z tym pogodzić, nie wie dlaczego tak się stało, bo przecież do tej pory chłopcy mu się nie podobali. Jego przyjaciel natomiast podchodzi do tego zupełnie na luzie. Nandan, czyli główny bohater, daje tej relacji szansę, chce zobaczyć, co z tego wyniknie, ale to jest totalny zwrot w jego życiu i szansa, żeby odkrył kilka rzeczy na swój temat. 7 kwietnia ma ukazać się książka The Lucky Ones. To historia, w której spotkają się bohaterowie o trudnych przejściach. Z jednej strony dziewczyna imieniem May, która jest ocalałą. 11 miesięcy wcześniej w jej szkole była strzelanina i zginął w niej jej brat bliźniak. Dziewczyna do dzisiaj zastanawia się, dlaczego to ona wyszła z sali i dlaczego spotkało ją to, co ją spotkało. Jest jedyną osobą, która przeszła właśnie to, więc nie sądzi, że ktoś inny ją może zrozumieć. A z drugiej strony mamy chłopaka, którego matka zdecydowała się bronić tego napastnika, tej osoby, która strzelała, więc dla niego też życie zupełnie się zmieniło, ponieważ odcięli się od niego znajomi, stracił dziewczynę, stracił to życie, jakie znał, ponieważ ludzie zaczęli oceniać jego przez pryzmat zachowania jego matki. Bohaterowie się spotykają, no i w pewnym sensie będą sobie próbowali chyba nawzajem pomóc. 7 kwietnia ma ukazać się również książka Ruthless Gods, która jest kontynuacją The Wicked Science. I w związku z tym, że jest to kontynuacja, nie będę wam opowiadać, o czym jest książka, natomiast jest to mroczna, dobra fantastyka. 7 kwietnia ukaże się książka What I Like About Us, która jest reklamowana jako romans pomiędzy trzema osobami w sytuacji, kiedy są tylko dwie osoby, tak naprawdę. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy dziewczyna jest zakochana w swoim internetowym przyjacielu, może z nim porozmawiać absolutnie o wszystkim, tylko nie o tym, kim ona jest tak naprawdę. Ponieważ ona w internecie udaje zupełnie inną osobę, tworzy z siebie taką trochę lepszą osobę po prostu. Ma alternatywną osobowość, alternatywne życie w internecie. No a w rzeczywistości również spotyka tego chłopaka, tylko ten chłopak przeżywa tą dziewczynę z internetu. Więc tak naprawdę dwie osoby, a trójkąt miłosny. Tego samego dnia ukaże się It Sounded Better in My Head, czyli historia o dziewczynie, której życiu wszystko idzie nie we właściwą stronę, jej rodzice się rozwodzą, jej przyjaciele spiknęli się ze sobą za jej plecami, wszystko po prostu leci na łeb na szyję, aż nieoczekiwany romans pojawia się i ma to wszystko naprawić w pewnym sensie. Książka porównywana jest do Emergency Contact, czyli kontakt alarmowy, oraz do książki To All the Boys I've Loved Before, czyli do wszystkich chłopców, których kiedyś kochałam. Klimat ma być podobno podobny. 21 kwietnia ma ukazać się książka Time of Our Lives. To historia o dwójce bohaterów, którzy mają zupełnie różne oczekiwania w życiu. Chłopak chce zostać za wszelką cenę w domu, nie myśli o pójściu na studia gdzieś daleko, chce być jak najbliżej domu i jak najbliżej matki, która cierpi na Alzheimera. Chłopak boi się tego dnia, kiedy Alzheimer odbierze matce ostatnie wspomnienie. Dziewczyna natomiast chce jak najszybciej wyrwać się ze swojej rodziny, gdzie ma 5 rodzeństwa, 0 prywatności, bardzo opiekuńczych rodziców. Jedzie na tour, taki wiecie, jak są te objazdowe, oglądanie szkół i tak dalej, po jednym z wybrzeży. Zabiera tego chłopaka ze sobą, tego, który tak naprawdę nie chce nigdzie jechać i nie chce odwiedzać żadnych szkół. No i ta podróż ma pomóc im przewartościować pewne elementy w ich życiu. 28 kwietnia ukaże się książka Please Don't Hug Me. Ona może nie wyróżnia się opisem, bo mamy bohaterkę, która, w której życiu wszystko idzie nie tak. Straciła brata, do którego teraz pisze listy i próbuje sobie uporządkować wszystko w życiu. Jedyne tak naprawdę, co mnie w tej książce zainteresowało, oprócz absolutnie uroczej okładki, to fakt, że bohaterka, jak i chyba też autorka, są dotknięte spektrum autyzmu. I ze względu na ten element właśnie wpleciony w książkę, bo to chyba jest historia Our Own Voices, jeśli się nie mylę, ten element wpleciony w fabułę może nadać jej zupełnie innego charakteru, niż gdyby tego elementu w książce nie było i gdyby to po prostu była historia o dziewczynie, której nic nie idzie, która sobie próbuje ułożyć w jakiś sposób życie. Na koniec kwietnia 30 mamy jeszcze Good Girl, Bad Blood, czyli kontynuacja przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki oraz książka, na którą bardzo, bardzo czekam, czyli Loveless Alice Osman, również 30 kwietnia. Jedna z niewielu książek, jeśli nie pierwsza w ogóle książka tego typu, w której ma pojawić się wątek osoby aromantycznej i aseksualnej. 5 maja ma pojawić się książka Chasing Lucky. Znowu typowa historia o dziewczynie i bad boyu, przy czym ten bad boy jest najlepszym przyjacielem z dzieciństwa właśnie tej dziewczyny, ale teraz po latach nie chce mieć z nią zupełnie nic wspólnego. 5 maja ma ukazać się również książka When You Get the Chance, która określana jest jako super queerowa, super kanadyjska, historia o road tripie na Pride w Toronto, no i należąca do gatunku YA. W tej książce ma się pojawić kuzynostwo, czyli Mark i Talia, którzy jadą na road trip na Pride, czyli na Paradę Równości w Toronto, i szukają miłości, przygody i
odkrywają rodzinne sekrety po drodze. Książka napisana jest przez dwójkę autorów i z tego co rozumiem, jeden bohater jest napisany przez jednego z nich, drugi przez drugiego z nich. No i ciekawe, to może być całkiem dobra książka przed Pride Month, czyli przed tym miesiącem queerowym, miesiącem dumy, czyli przed czerwcem. Kolejna premiera to More Than Maybe, która również ukaże się 12 maja. Tutaj mamy chłopaka, który dobrze zna sławę, ponieważ jego ojciec jest gwiazdą, on nie chce mieć z tym nic wspólnego. Razem ze swoim bratem, bliźniakiem prowadzą podcast. Chłopak jest zakochany w blogerce muzycznej, która ma dokładnie określony plan na życie. Tutaj ma być generalnie dużo muzyki, intensywne relacje, no i wszystko właśnie w tym takim trochę punk rockowym klimacie. 12 maja ukaże się również książka By the Book, czyli historia dziewczyny, która bardzo dobrze zna takie książkowe przykłady chłopaków, z jakimi nie powinna mieć nic wspólnego. Spisuje sobie wręcz listę takich typów, chce się jej trzymać, tylko oczywiście chęci swoje, rzeczywistość swoje. Ona tą teorię bardzo dobrze zna, natomiast gorzej z praktyką. 14 maja ukaże się kolejna książka Elizabeth Acevedo, czyli Clap When You Land. O tej historii tak naprawdę lepiej za dużo nie wiedzieć, zanim zaczniecie ją czytać. Powiem tylko, że jedno tragiczne wydarzenie doprowadzi do w pewnym sensie straty dwóch osób, ale jednocześnie zysku również dwóch osób. Również 14 maja ma ukazać się drugi tom The Paper and Heart Society o tytule Read with Pride. Natomiast 19 maja doczekamy się tomu Zero Igrzysk Śmierci, czyli The Ballad of Songbirds and Snakes, Susan Collins oczywiście. To ma być 64 lata przed wydarzeniami z Igrzysk Śmierci. Mnie już tematyka Igrzysk Śmierci kompletnie nie obchodzi, nie cieszę się jakoś szczególnie na tą książkę, ale na pewno będzie o niej w internecie głośno. No i ostatnia majowa premiera to książka, która ukaże się 26 maja, The Gilded Ones, czyli tom pierwszy serii Deathless, która ma być zainspirowana zachodnioafrykańską kulturą, feministyczna, fantastyczna seria dla fanów Children of Blood and Bone i Czarnej Pantery. Na początku kolejnego miesiąca, czyli 2 czerwca, dostaniemy My Calamity Jane, czyli książkę Cindy Hand, Brody Ashton i Jodie Meadows. To jest kolejna książka z serii Janies, po mojej Lady Jane, po mojej Jane Eyre, teraz właśnie My Calamity Jane, która zakrawa mi troszeczkę na western, ale okaże się, kiedy będę czytać. 2 czerwca również This Covenant Won't Break, czyli kontynuacja These Witches Don't Burn oraz książka A Song Below Water, czyli kolejna książka, w której pojawiają się wątki związane z syrenami. 23 czerwca dostaniemy książkę Sisters of Sword and Song. To ma być przede wszystkim historia o sile siostrzanej miłości. Siostry mają się spotkać po długiej rozłące, po 8 latach, ponieważ jedna z nich była w królewskiej armii. Okazuje się, że dziewczyna pojawia się wcześniej z wyrokiem. Ta młodsza siostra pomaga jej ten wyrok w pewnym sensie odpracować. 21 lipca pojawi się książka The State of Us, która bardzo mocno przypomina mi Red, White and Royal Blue, ponieważ mamy do czynienia z dwoma chłopakami, z synami z jednej strony kandydata republikańskiego, z drugiej kandydata demokratycznego na prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy zakochują się w czasie kampanii. Więc brzmi to niezwykle podobnie co Red, White and Royal Blue, ale znając styl autora, który jest raczej ponury, raczej ciężki, obawiam się, że nie będzie podobnie lekko i przyjemnie. 18 sierpnia ma pojawić się kolejna część, trzecia już w serii The Gentleman's Guide. Tym razem ma nosić tytuł The Nobleman's Guide to Scandal and Shipwrecks i ma dotyczyć młodszego brata bohaterów pierwszych dwóch tomów. Natomiast 25 sierpnia ma pojawić się książka The Assignment, która jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Dotyczy takiego projektu, który dostali uczniowie. Projekt polegał na tym, że mają przeprowadzić dyskusję dotyczącą Final Solution, czyli takiej kampanii przeprowadzonej przez nazistów w celu zamordowania Żydów. Bohaterowie nie są w stanie jakby się zgodzić na to, że nauczyciel każe im brać udział w czymś takim i nie rozumieją, że nauczyciel każe im wypełniać zadanie polegające na tym, że tak naprawdę będzie to podburzanie nietolerancji i opowiadanie się przynajmniej jednej części studentów za nazistami. No i dobraliśmy do końca. Ostatnia premiera, o jakiej wiem, to 1 września i Bridge of Souls V. E. Schwab, czyli trzeci tom po City of Ghosts i Tunnel of Bones. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o premiery przyszłoroczne. Jeśli wiecie o jeszcze jakichś książkach, które mają się ukazać, które są już interesujące na tym etapie, dajcie koniecznie o nich znać w komentarzu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tu, poniżej opcja subskrypcji kanału. No i zapraszam Was również na kolejny film, w którym pogadamy o premierach polskich na ten rok, a trochę perełek po polsku w końcu się ukaże. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!